Kinga Rusin nie odpuszcza Stanowskiemu i Mazurkowi. Szowinistyczny wykwit. Kinga Rusin po raz kolejny uderza w Krzysztofa Stanowskiego i Roberta Mazurka. Tym razem czarę goryczy przepełniły wypowiedzi panów na temat Elizy Michalik. Dziennikarze nazwali koleżankę po fachu PAI gwiazdka niętą i stwierdzili, że cierpi na deficyt mózgu. Kinga Rusin w ostrych słowach zaapelowała do współpracowników Stanowskiego. Kinga Rusin już nieraz ostro wypowiadała się na temat Krzysztofa Stanowskiego i jego działań w ramach nowego projektu, jakim jest Kanał Zero. Dziennikarka krytykowała go m.in. za wywiad z prezydentem Andrzejem Dudą oraz Samuelem Pereirą. W obszernym wpisie w mediach społecznościowych nazwała Stanowskiego wspólnikiem Dudy i ludzi PiS-u. Stanowski i Mazurek zadrwili z Elizy Michalik. Dziennikarka nie odpuszcza. Okazuje się, że wciąż śledzi poczynania członków Kanału Zero i zamierza dzielić się z internautami swoimi przemyśleniami na ten temat. Tym razem czarę goryczy przelały wypowiedzi Krzysztofa Stanowskiego i Roberta Mazurka na temat Elizy Michalik. Panowie w jednym z programów kpili z koleżanki po fachu. Dziennikarka w swoich materiach analizuje bieżące wydarzenia polityczne. Nie brakuje w nich bolesnych szpil wbijanych politykom, szczególnie tym prawicowym. Stanowski i Mazurek w swoim programie drwili z Elizy Michalik. Na warsztat wzięli jej wypowiedzi dotyczy Zbigniewa Ziobry i jego stanu zdrowia. Wypomnieli 48-latce, że w początkach kariery rzekomo kradła cudze teksty. Stwierdzili też, że dziennikarka ma deficyt mózgu oraz jest PAI gwiazdka lnięta. Eliza Michalik znana była dotychczas wyłącznie z tego, że propagowała cudzą twórczość, przepisywała teksty innych autorów i podpisywała własnym nazwiskiem. To było w czasach, kiedy była jeszcze młodą prawicową dziennikarką, powiedział Mazurek. Może tu tkwi cały problem, gdy zaczęła mówić do kamery to, co sama naprawdę myśli, okazało się, że występują pewne deficyty. Najbardziej rzuca się w oczy deficyt intelektualny, dodał Stanowski. Deficyt mózgu, poprawił go Mazurek. Deficyt także pewnej empatii. Ona jest PAI gwiazdka lnięta, kontynuował jego rozmówca. Kinga Rusin uderza w Krzysztofa Stanowskiego i Roberta Mazurka. Wypowiedzi Stanowskiego i Mazurka na temat Elizy Michalik wyprowadziły Kingę Rusin z równowagi. Dziennikarka zwróciła się z apelem do pracowników Kanału Zero, głównie do kobiet. Czy po zelżeniu przez Stanowskiego i Mazurka w swoim programie redaktor Elizy Michalik słowami, że jest PIR gwiazdka nięta i ma deficyt mózgu, ubarwionej wybuchami śmiechu sugestii, że nie ma mądrych kobiet, oraz po ostatnim wypominaniu wieku, kobiety pracujące w Kanale Zero nadal chcą firmować swoimi twarzami i nazwiskami ten szowinistyczny wykwit? Kropka. Czy w takiej sytuacji jeszcze jakakolwiek kobieta chciałaby do nich dołączyć? Kropka. Jaką cenę ma zgoda na publiczne poniżanie kobiet i nabijanie przez obu panów na tym subów? Napisała Rusin w oświadczeniu opublikowanym na Instastory. Następnie zwróciła się też do mężczyzn współpracujących z Krzysztofem Stanowskim. Czy wszyscy mężczyźni na antenie Zera są takimi męskimi szowinistami? Kropka. Jeśli nie, to może mogliby się odciąć, chcąc zachować klasę?
Czy profesor Matczak, współpracownik Stanowskiego, mógłby, rozwiązując kazusy na Kanale Zero, omówić następnym razem sytuację prawną pani Michalik i naruszenia jej dóbr osobistych? Kropka. A może uzna, że jego szefowie wszystko mogą i nie ma co im się narażać? Brzmiała dalej. Następnie Kinga Rusin wypomniała błędy Robertowi Mazurkowi i po raz kolejny zwróciła uwagę internautów na faworyzowanie środowisk prawicowych w Kanale Zero. Czy już przestało dziwić, że u Stanowskiego i Mazurka brak dowcipów o drugiej stronie politycznego spektrum? Bo nie śmiano się bynajmniej z Collegium Humanum Vel Tumanum, które przyznawało PiS-owcom dyplomy, ani z kuriozalnego raportu Kurskiego na temat przyczyn porażki wyborczej, napisała dziennikarka.